Ostatnie godziny kampanii prezydenckiej, w zasadzie ostatnie przemówienia kandydatów przed wyborami. Już jutro cisza wyborcza na Ukrainie, a dziś jeszcze ostatnie wiece. My jesteśmy w tym momencie przy monasterze Michała Archanioła, świętego Michała Archanioła. To jest ścisłe centrum Kijowa. Tutaj swoje ostatnie przemówienie do wyborców ma Julia Tymoszenko. Julia Tymoszenko, która w tym momencie w sondażach przegrywa, jest na trzecim miejscu. Sondaże nie dają jej szans wejścia do drugiej tury. A kogo prawdopodobnie zobaczymy według sondaży we wspomnianej drugiej turze, bo tak to ma się zakończyć? Przede wszystkim Wołodymyra Zeleńskiego, czyli człowieka, który był kompletnym zaskoczeniem. On ogłosił start w wyborach 1 stycznia, w zasadzie w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, kiedy normalnie mamy do czynienia z przemówieniem prezydenta Poroszenki. Tutaj na kanale 1 plus 1 Wołodymyr Zeleński, aktor, komik, producent telewizyjny, ogłosił swój start w wyborach i momentalnie te jego sondaże skoczyły na bardzo wysoki poziom. W tym momencie prowadzi w sondażach, to on jest liderem i prawdopodobnie to on trafi do drugiej tury, która 21 kwietnia. A kto oprócz niego? Aktualnie wydaje się, że tym drugim człowiekiem będzie prezydent Petro Poroszenko. To on, prowadząc dość specyficzną kampanię, prowadząc kampanię przede wszystkim opierającą się na bezpieczeństwie Ukrainy, opierającą się na tym, co udało się już zbudować, on w tym momencie jest na tym drugim miejscu, dającym mu właśnie drugą turę wyborów. Ale jak będzie, o tym przekonamy się tak naprawdę za no już kilkadziesiąt godzin, bo w niedzielę o godzinie 8 startuje głosowanie. My oczywiście też będziemy Państwu to głosowanie relacjonować. Również jutro postaramy się przedstawić kilka informacji dotyczących kandydatów. Ja aktualnie dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Janorowski, Kijów.